Środek od środka, wersja poszerzona, dalej jesteśmy na pięciu smakach i dalej jesteśmy na retrospektywie Wong Kar-wai'a, Hong Kong. Przepiękne filmy, jeden długi ciąg, tak naprawdę prawie o tym samym. Dni naszego szaleństwa, kiedy łzy przeminą w odwrotnej kolejności, bo łzy są pierwszym filmem w ogóle, który nagrał. Dni naszego szaleństwa, które potem skaczą w spragnionych miłości po 10 latach i po 14 latach 2046, a wcześniej Chungking Express i Fallen Angels, które są kolejną wariacją też na ten sam temat. Tam nawet te same osoby grają teoretycznie różne postacie, które w dwóch filmach tworzą takie modułowe opowiadania praktycznie cały czas mogące być jednym filmem. Gdyby Wong Kar-wai wydłużył sobie Chungking Express razem wchłaniając Fallen Angels, albo odwrotnie, niczego byśmy nie stracili, bo i tak te filmy składają się z części. Przepiękne rzeczy, które bardzo warto obejrzeć, wizualnie spójne, bo cały czas robione z Christopherem Doylem. Smutne za każdym razem. Chungking Express może się wyróżnia na tym tle, bo jako jedyny daje cień pozytywnego zakończenia. Nie wiadomo, jak się wszystko potoczy, jak losy bohaterów, które się między sobą splatają i przenikają, się rozwiną, ale wygląda na to, że będzie dobrze. Chungking Express jako jedyny daje taką nadzieję. Cała reszta odrobinę jest skazana na porażkę. Trochę jak życie. Mam oto pomoc naukową, która jest dość ważna dla Chungking Express. Płyta jest inna, ale korzystając z innego urządzenia, bo no nie mam tego. Gdybyśmy sobie zagrali... Nie trafiam w ten guzik, co trzeba. Gdybyśmy sobie zagrali to bardzo głośno. Najgłośniej jak się da, tak żeby się trzeba było przekrzykiwać. Nie wiem, jak to się nagrywa, z jaką głośnością. To byśmy wtedy rozmawiali przy kontuarze pewnego ulicznego stoiska z rybą smażoną, frytkami, sałatką szefa i pizzą i kebabem kręcącym się na planie Chungking Express w części drugiej, która przeplata się z częścią pierwszą. Tam Mamas and Papas, California Dreaming, wyłączę teraz, mimo że szkoda, cały czas gra w drugiej części i jest motywem, który bardzo wiele wnosi do filmu. Tutaj słyszę, że to sobie grzechocze, więc wyłączymy tą wieżę. Losy bohaterów, które się przenikają. Klucze do mieszkania, które są oddawane w liście nietrafiającym do właściciela, przechodzą w ręce dziewczyny, która stara się o uwagę policjanta, do którego te klucze należą. Jego rzuciła stewardesa. On o tym wie oczywiście, no bo ona już się nie pojawia, ale nie wie, że oddała mu klucz. I ta właśnie dziewczyna z baru, która bardzo lubi California Dreaming, słuchając tego tak głośno, żeby nie trzeba było myśleć, bo o to chodzi w Chungking Express, przychodzi do policjanta pod jego nieobecność i zmienia mu mieszkanie. Czasem nawet zostawia tę płytę. Właśnie, on twierdzi, jak zastaje ją w domu przez przypadek, kiedy zalało mu mieszkanie, a ona przychodzi z kolejną partią rzeczy, akurat tam ma kilka złotych rybek w torebce, żeby mu wpuścić do akwarium. On akurat przypadkiem był w mieszkaniu, kiedy go nie powinno być i puszcza jej tę muzykę, mówiąc: moja dziewczyna, poprzednia dziewczyna lubiła to. A ona wtedy myśli sobie, ta dziewczyna, która z baru szuka jego uwagi. Przecież to moja płyta. On nawet tego nie wie. Kto co wie i kto o czym pamięta, to jest rzecz dyskusyjna za każdym razem, w każdym filmie Wong Kar-wai'a. To się wszystko pięknie przenika. O 2046 poprzedni odcinek był o tym, że jest to skok w przyszłość, taką niepewność Hongkongu, bo 2046 to rok przed teoretycznym końcem półwiecznego okresu teoretycznej suwerenności bądź podwójności jurysdykcyjnej i politycznej, sprawczej Hongkongu w odrębności od Chin kontynentalnych. I cały czas u Wong Kar-wai'a, mimo że to są filmy o życiu, o miłości, czasem o gangach, jak pierwsze, kiedy przeminą łzy, to jest tak jako jedyny prawie film tak bardzo, bardzo brutalny w stronę filmu o triadach, a nie, czyli o mafii z Hongkongu, a nie tylko i wyłącznie o życiu, w którym ten aspekt policyjno-ciemny jest tłem bardziej niż sednem, jak właśnie w tym pierwszym jego filmie. To w każdym z tych obrazów moment przejścia Hongkongu, ta niepewność, to, że ten czas jest trochę pożyczony mimo wszystko,
Wong Kar-wai kręci filmy od 1988 roku, więc kiedy Hongkong przechodził w 1997, no on już był po 9 latach filmów i już miał kilka nagranych. I w tej sytuacji kontynuacja jak Spragnienie miłości, kontynuacja Dni naszego szaleństwa, jak Spragnienie miłości czy 2046 już jest po czasie bycia pod kontrolą Pekinu. Natomiast wcześniejsze filmy są jeszcze w Hongkongu brytyjskim. Ale i tam widać, jak ktoś się przygląda, że ta ulotność krajobrazu, te przepiękne schody ruchome, oczywiście no brudne, stare i odrobinę skrzypiące, ale wciąż przepiękne, gigantyczne schody ruchome, które przez górzysty Hongkong transportują ludzi, będące tłem dla mieszkania policjanta w Chungking Express, jako jeden z niewielu krajobrazów, jako jeden z wielu krajobrazów w filmach Wong Kar-wai'a, stanowią piękne tło, które jednocześnie ginie i jest, i starzeje się, i cały czas jest obecne, jest pozostałością brytyjską, ale idzie w stronę Chin, i te ulotne chmury dymu z papierosa, bo bohaterowie cały czas palą, to jeżdżenie na motorach po mieście, gdy krajobrazy budynków zmieniają się cały czas, tych wieżowców, które tak trudno objąć w kadrze, trzeba się po prostu wspinać z kamerą w górę. A te ujęcia są przecież tak bardzo charakterystyczne i praktycznie cały czas zielono, żółto, czerwone w takich barwach, które wydobywa się z nocy. To są niezwykłe obrazy. Jest szansa teraz, żeby na Festiwalu Pięciu Smaków Wong Kar-wai'a sobie przypomnieć, bądź poznać na nowo, w zależności od tego, co kto potrzebuje, bądź po prostu dobrze spędzić czas przeglądając sobie te filmy w dowolnej kolejności. To nie ma znaczenia. To jest jeden długi film o tym samym. O nas, jeżeli bylibyśmy tam, ale nawet jak nas tam nie ma, to dalej jest o nas, bo każdego z nas spotykają takiego rodzaju zwroty akcji, życie, płatające różnego rodzaju niespodzianki i nie trzeba być w gangu, żeby film o gangu odebrać i dobrze się przy tym bawić. A Chungking Express, powtarzam, jako jeden z niewielu całkowicie tak możliwych do oceny filmów Wong Kar-wai'a, oferuje uśmiech, zadowolenie, taki, że ma się poczucie, że będzie dobrze. Więc jak ktoś nie chce się martwić za bardzo, to Chungking Express przede wszystkim, a jak po prostu chcemy spędzić dobrze czas i cieszyć się taką ciekawą wyobraźnią i myśleniem, bohaterami, nawet stawianymi w różnych sytuacjach na planie filmowym w tym samym towarzystwie, przez tego samego reżysera, z tą samą ekipą, przez 15 lat, bo tam grają same gwiazdy, to też jest ogromna przyjemność. Nawet nie trzeba ich znać, widać, że to są ludzie, którzy są postaciami gigantycznymi. Nawet pierwsze ich spojrzenia, jak przychodzą ubrani, czy jako policjant, czy jako hazardzista, czy jako dziennikarz, to widać, że to są ludzie, którzy tworzą to kino. No i szansa na to w takim króciutkim dzisiejszym odcinku, żeby sobie Wong Kar-wai'a zagospodarować we własnej głowie, po swojemu. Nie wiem, czy mi się uda puścić. Mam stary sprzęt, nie odpala mi się ten utwór poprzedni. Mama Sen Papa z California Dreaming zawsze może towarzyszyć nam tak głośno, że nie będzie można słyszeć własnych myśli, bo to o to chodzi. Z głośną muzyką w Chungking Express, jednym z filmów Wong Kar-wai'a, który można zobaczyć na Festiwalu Pięciu Smaków. Dzięki za uwagę.